O, cześć Szymek. Cześć Szymon. O czym pogadamy? Porozmawiamy o sadzie. Wiśnie kwitną. Dzisiaj powiem o pewnej sytuacji, która przydarzyła mi się w zeszłym roku. Kolega kupił środek i zadzwonił do mnie, powiedział: Szymon, jak to jest z produktem takim i takim, nie będziemy mówić z nazwy, i czy wiśnia jest partenokarpiczna? No, jeden z sklepów, doradca w sklepie, sprzedawca powiedział mu, że wiśnia jest partenokarpiczna i że zastosowanie jednego produktu ma dać dużo lepsze efekty zawiązywania. No, trochę się zdziwiłem, że to tak powiedział, aczkolwiek no to raczej dużo z prawdą nie ma wspólnego. Dlatego proszę się nie naciągnąć w tym roku, bo to dość jest cwana zagrywka, że w kwitnienie możemy coś zastosować i będzie dużo lepsze zawiązanie. Przy czym w wiśniach liczy się jedyne dobre utrzymanie pąka po zeszłym roku, no i dobry zapylarz, tak? No i dużo pszczół. Tak jak giberlina oczywiście może spowodować w gruszce, tak? W gruszy partenokarpiczne zawiązanie, tak w wiśni na pewno taka rzecz się nie stanie.